Na początku maja ruszyliśmy z objazd po Polsce gandziobusem. To jest nowy nabytek Stowarzyszenia Wolne Konopie, który mam nadzieję na stałe wpisze się w krajobraz polskiej walki o legalizację. 30-letni camper Volkswagena, którego wkrótce przemalujemy bardzo profesjonalnie na tak, żeby naprawdę zasługiwał na to miano gandziobusa. W tej chwili jeździmy nim po Polsce z takim półpolitycznym, półlegalizacyjnym przekazem, ponieważ 25 maja są wybory do Parlamentu Europejskiego. Część środowiska konopnego bierze w nich udział, między innymi ja startuję z województwa pomorskiego, z drugiego miejsca na liście Europy Plus Twojego Ruchu. Idziemy do Parlamentu Europejskiego, żeby wyzwolić marihuanę już nawet nie w Polsce, tylko w całej Europie, ponieważ uważamy, że ta droga jest tak naprawdę bardziej realna niż walka z wiatrakami w Polsce. I skąd ten pomysł? Ja prowadziłem kampanię u siebie na Pomorzu. Objechałem tym kamperem, gandziobusem każdą pomorską gminę. Wioseczki po 800-1500 osób, we wszystkich byliśmy. I jak zobaczyłem tą reakcję ludzi, którzy po prostu przeżywają, no niektórzy, pozdrawiam na przykład przede wszystkim gminę Sadlinki. Gmina Sadlinki to jest miejscowość w powiecie kwidzyńskim, gdzie na samym wjeździe na tabliczce z miastem jest napisane "Witamy w Amsterdamie". No po prostu wszystko, co tylko się da do tego, do regulaminu, jak postępować w lesie, jest dopisane "nie sprzedawać na psy". Gmina Sadlinki jest po prostu rewelacyjna i ludzie tam uświadomili nam, że w całej Polsce ludzie palą marihuanę w każdym wieku. Reakcje, jakie spotykamy ze strony osób starszych. W Słupsku 270-letnie babcie chciały się do nas dosiąść, mówią, że wreszcie ktoś o tym otwarcie mówi. To są ludzie, którzy pamiętają konopie, które rosły u nas, u nich w ogródkach. Kwiatki się paliły i było wesoło. Nikt do więzienia nie szedł, było rewelacyjnie. No i ludzie chcą, żeby tak było z powrotem. Więc stwierdziliśmy, że ruszamy tym gandziobusem w trasę po Polsce. Zaczęliśmy w Gdańsku, pojechaliśmy na Olsztyn, później Toruń, Bydgoszcz i całą Polskę zachodnią. Teraz mamy przystanek w Poznaniu. Później jedziemy dalej na Wrocław i na Pragę. Chcemy pokazać ten bezsens sytuacji, kiedy jesteśmy w Europie. Nawet nas na granicach nie będą kontrolować, ponieważ mówi się wszem i wobec, że to jest jeden rynek, jedna wspólnota i jesteśmy, wszyscy się kochamy. Ale po cichu, jeżeli pojadę do Jeleniej Góry, 25 km na południe, to mogę sobie 9 gramów marihuany kupić. Może nie zupełnie legalnie, ale nikt mi za to krzywdę nie zrobi, że sobie te 9 gramów marihuany kupię, spalę, dam koledze, on sobie spali i wrócimy sobie trochę weselsi do Polski. Natomiast jeżeli zostanie nam chociaż okruszek w woreczku, to po przekroczeniu znowuż polskiej granicy grozi nam za to 3 lata pozbawienia wolności. Teraz jeżeli będzie nas dwóch, ja pójdę w Pradze kupić powiedzmy 15 gramów i wezmę od kolegi pieniądze na ten zakup i jemu oddam 7-8 gramów, no to w Polsce już byłoby to wprowadzanie do obrotu, udzielanie i już mogłoby się to dla mnie skończyć 8-letnim wyrokiem pozbawienia wolności. I absolutnie nie zgadzam się z takim stanem rzeczy, żeby za ten sam czyn w tej samej zjednoczonej Europie, gdzie stawki VAT-u muszą być prawie że takie same, kary za posiadanie marihuany były tak rozbieżne, że w Hiszpanii można sobie uprawiać krzaki i dawać je znajomym i cieszyć się plonami, a w Polsce zaraz będzie znaczna ilość, zamiar handlu i 10 lat wakacji od życia. Więc gandziobus ma uświadamiać ludzi w tym zakresie. Bardzo fajnie to wychodzi, bo media się tym interesują, a więc media są bardziej zainteresowane tym, co politycy robią. Ja się sam politykiem raczej nie określam, tylko aktywistą. Natomiast no, stwierdziliśmy, że jeżeli chcemy zmienić politykę narkotykową, to musimy założyć gumiaki i wejść w to bagno, jakim jest polityka, ponieważ tylko w ten sposób to zmienimy. Daje nam to dodatkowe możliwości, chociażby w postaci dostępu do mediów, bo media są bardziej zainteresowane w tym momencie objazdem gandziobusu. Jedziemy, finał będzie w przeddzień Marszu Wyzwolenia Konopi, który jest 24 maja. Wjedziemy do Warszawy i no do tej pory już gandziobus pojawił się w Teleekspresie, w Panoramie, w TVN-ie. Wszędzie po prostu jest gandziobus, co daje jakieś nadzieje, że ludzie wreszcie otwierają oczy. Jest to też forma wychodzenia z szafy. Ludzie przestają się... My musimy pokazać, że użytkownicy marihuany to nie jest tylko ta gimbaza przysłowiowa, bo tak część ludzi uważa, że marihuana to jest tylko dla młodych, głupich i tak dalej.
Chcemy pokazać, że użytkownicy marihuany nie kończą na dworcach ze strzykawkami w żyłach, ponieważ no, ja od 10 lat mam styczność z tą używką i nie narzekam. Mam firmę, mam rodzinę, jakoś sobie radzę w życiu. I myślę, że na pewno mi nie przeszkodziła ta marihuana, jeśli nie wręcz pomogła. I ten przekaz staramy się do ludzi wysyłać. I ludzie to odbierają, są bardzo, bardzo chłonni tej wiedzy. Mają dość stereotypów, dość kłamstw, które media powtarzają na temat marihuany, które politycy powtarzają na ten temat. Chcemy też pokazać jakąś nową jakość w polityce, że można otwarcie mówić o problemie, który dotyczy 3 milionów Polaków, a właściwie dotyczy 38 milionów Polaków, ponieważ każdego dotyczy prohibicja, bo każdy ma gdzieś w kręgach znajomych czy w kręgach rodzinnych osobę, która używa marihuany i tej osobie grozi w tej chwili 3 lata pozbawienia wolności. Co się dzieje, jeżeli 20-parolatek zostanie przyłapany z jointem i niestety nawet go nie zamkną w więzieniu, ale dadzą mu na przykład grzywnę albo karę w zawieszeniu. Taka osoba ma przez następne 5 lat bądź 3 lata w kartotece napisane, że jest osobą karaną. Narzekamy, że bezrobocie wśród młodych, tralalala. No i jak teraz na rynek pracy wejść, mając w papierach informację, że osoba jest karana? No oczywiście trzeba wjechać do Wielkiej Brytanii, żeby znaleźć pracę w tym momencie. Narzekamy, że nie ma pieniędzy na drogi, że nie ma pieniędzy na szpitale i tak dalej, a 8 dużych baniek, które leży na ulicy, zostawiamy mafii, ponieważ ani Rostowski, ani Szczurek, ani Tusk, ani nikt nie chce zalegalizować marihuany i czerpać z tego tytułu przychodów do budżetu. Czerpiemy przychody z handlu alkoholem, czerpiemy przychody z handlu wyrobami tytoniowymi, to jest 28 miliardów złotych co roku. Bez tych pieniędzy rząd leżałby i kwiczał. I bierze te pieniądze z uśmiechem na twarzy, chociaż idzie za tym cierpienie setek tysięcy polskich rodzin, ponieważ alkohol powoduje przemoc w rodzinach, tytoń wywołuje ogromne straty zdrowotne, dużo większe, nieporównywalnie większe niż marihuana. Natomiast od marihuany nie chcą pieniędzy, brzydzą się tym, zostawiają te pieniądze mafii. Nie chcą kontroli jakości, która by za tym szła. Wolą, żeby 15-latkowie w szkołach mogli bez problemu kupić syntetyczny susz. Ja też w czasie objazdu gandziobusem teraz miałem okazję jeździć po Polsce i patrzeć, jak wygląda rynek marihuany z tej strony takiej ulicznej. Wiadomo, że jak ktoś ma styczność dłuższy czas, to ma jakieś tam swoje źródła, swoje dojścia i swoje kontakty do dobrej jakości suszu. Natomiast znajdując się zupełnie w obcym miejscu i próbując coś znaleźć, można trafić na takie przypadki, kiedy dostaje się susz, który nie ma nic absolutnie z marihuaną wspólnego. Jest owszem koloru zielono-brunatnego i jak to mówią kopie, ale no nie jest to marihuana. To jest coś, co nigdy koło konopi indyjskich nie stało. To jest nic innego jak dopalacze. To jest po prostu susz czegokolwiek pryskany syntetycznymi kanabinolami. I to naprawdę nikt nie wie, jak to działa. Marihuana ma 12 tysięcy lat historii stosowania przez człowieka. Natomiast związki syntetyczne to jest kwestia ostatnich kilkunastu, może kilkudziesięciu lat. Nikt tego dokładnie nie zbadał. Nikt nie wie, jakie są efekty tego. Ani na płuca, ani przede wszystkim na mózg. Dlatego szczególnie dla osób niepełnoletnich, które mają dostęp w tej chwili łatwiejszy do tej lewej trawki niż do alkoholu, z myślą o tych ludziach, powinno się legalizację wprowadzić natychmiast. Ponieważ prohibicja to nie jest tylko to, że ja nie mogę sobie zapalić, bo ja sobie mogę zapalić i znam sposoby, żeby to robić tak, żeby nic mi nie groziło. Natomiast ci 15-16-latkowie nie wiedzą, jak to robić. Oni to robią w sposób bardziej szkodliwy niż mogliby. Marihuana jest, była i będzie. 3 miliony Polaków ją pali, bądź zażywa w inny, zdrowszy sposób. I bez względu na to, jakie są przepisy, tak będzie. A wręcz można się pokusić o stwierdzenie, że jeżeli marihuana będzie legalna, to ten poziom konsumpcji, zwłaszcza wśród małolatów, spadnie, ponieważ oni to w dużej mierze teraz robią, bo to jest takie fajne, undergroundowe, gdzieś tu trzeba się z tym chować i jest się fajnym. No, jak się ma 16 lat, to tak się myśli. Więc doświadczenie chociażby Portugalii, która w tym samym roku, kiedy myśmy wprowadzili prohibicję, oni wycofali się z tych idiotycznych przepisów, pokazuje, że tam poziom konsumpcji spadł. Tak samo jak spada poziom konsumpcji tytoniu, bo przestają być po prostu modne, przestają być fajne. Naprawdę nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś pali
marihuano podobny susz, dlatego że to jest fajne, bo jest nielegalne.